Hej, hej, witamy po przerwie razem z Precelkiem. Tak, jestem średniowiecznie i barbarzyńsko. Cześć wszystkim. No, już się będziemy tu szaleńczo bawić No, mam nadzieję. razem. Cześć, Maja. Cześć. Drugi sezon Fall Guys przyniósł nam wiele dziwnych rzeczy. Między innymi to, że można sobie wybierać banerki tutaj. Ja mam kupioną czaszencję taką. A ja I mam wszystkim. podpis Good Egg. O, jesteś dobrym jajem. Szkoda, że nie Tak. małym jajem w sumie, ale no. Witamy średniowieczne fasolki. Czy będziecie puszczać średniowieczne bąki? Aś. Obecnie mam strój ninja, który kupiłam jeszcze w poprzednim sezonie, bo był ten. Był masakrycznie drogi i w ogóle, ale to jest jeden z moich ulubionych stroi, które widziałam, jak jeszcze wszyscy tego używali, a ja tego nie miałam. Także musiałam mieć ninja. To jest ten moment, w którym Ania chwali się swoją majętnością, także wiecie. Tak, mam 18 tysięcy jeszcze do wydania. Cześć, cesarzowa Kitty. Cześć. Najlepsza opcja to wybór gry bez grupowych wyzwań. No, a ja aczkolwiek jeszcze nie patrzyłam, jak to działa. Cześć, Beata! Cześć. Jedliście kiedyś almettę z chrzanem? Nie jedzcie, jest niedobry. Okej. O nie, bo to są jakieś, nie wiem, to są jakieś w ogóle ekstremalne przygody kulinarne. Co ta kwarantanna robi z ludźmi? No. Oprócz tego, nie wiem, pokupowałam sobie tu masę kolorów, ale może nie będę wam wszystkich pokazywać, bo i tak nie będzie tego dobrze widać. O, będzie jak w Simsach. Będziemy siedzieć w kasie przez Tu mam 2,5 jakieś. godziny. A! W sumie to pattern bym wam pokazała. Ja tu muszę ściągnąć ninja na chwilę. Bo zdobyłam sobie mój ukochany ten pattern taki czaszkowo-piratowy. To było za 30 czy tam 39 level, jakoś tak. Dzięki Skipper bardzo za subskrypcję dla Mai. Dziękuję. Inne influencerki kupują sobie drogie torebki o średniej wartości jednej raty za mieszkanie marki Gucci. O, znowu Presla wywaliło. Ania kupuje drogie skórki do gry o kolorowych fasolkoczopkach. Ej, ale ja nie kupuję za prawdziwe pieniądze, tylko dużo gram. Nie się rozbiera na live. Tak. Oprócz tego mam takie coś. Nie wiem, czy wam pokazywałam, ale jest super. To mi się najbardziej podoba. I to za level chyba dostałam gdzieś tam. No co znowu Jesteś. psujesz? Ja nic I nie mam psuję, zebrę taką, o. krzywdzi mnie internet i gry mnie krzywdzą. W buźkach to niewiele. To zdobyłam gdzieś po drodze. To Po jakiś drodze. level. A czy coś jeszcze tu miałam takiego? Chyba nie. To wszystko wam pokazywałam. Gdzie jest moja ninja? Najmniej mam dołów, bo dołów nie kupowałam praktycznie. Dobra, wracajmy do ninży. Ninja jest super. No i teraz się tu pojawił interfejs i ja wcześniej jeszcze kupiłam sobie taki motylkowy banerek, ale ten czaszkowy jest najlepszy. No i nickname można sobie wybrać właśnie. Ten Good Egg też kupiłam za pieniądze. W sensie grobe pieniądze. Dziękuję bardzo, Skipper, za szalony człowieku, za subskrypcję dla małpy. Dziękuję. No, i tutaj mamy cały w ogóle dużo, dużo leveli do zdobycia. Tu jest, o, w ogóle skórka orka. Patrzcie. Taka sexy za 10 level. Tu jest jakiś fire. Tu jest, o, można być błaznem. I dziękuję Dream Team życiem za followka bardzo. O, i można być krasnoludem jakimś chyba. Elder Dwarf, no. Dobra. I to tyle z tych skórek dostępnych za levele, ale można pewnie jeszcze kupić jakieś. O, jakiś Oliver jest. I Tak, bo tam spółka. jak sprawdzałaś tam te skiny, które były w sklepie, to tam była jakaś księżniczka czy coś. No, wcześniej była I ona księżniczka. miała, i ona miała biusty miała i miała spódniczki, więc wiecie, rozumiecie, można zrobić orka w spódniczce, także. Okej.
Mega fajne stroje dodali. Dobrze, że rozwijają grę i podtrzymują hype. No, zdecydowanie jakby, gdyby nie było tego drugiego sezonu i gra zostałaby w takim samym trybie cały czas, to na pewno by już umarła, bo ludzie powoli odeszli do Among Us i wszędzie słyszałam, że Among Us ma większe przebicie i w ogóle. No, a tutaj to no. Dlatego dobrze, że ten... To jest w sumie ciekawą sytuacją, że Among Us tak naprawdę. Że Among Us tak naprawdę ma już te 2 lata na karku. I dopiero prawie po 2 latach stało się takie popularne, więc jakbyście kiedyś robili grę i ona by się nie sprzedawała, to nie tracicie nadziei. To też sobie wezmę. CISO Superstar, Chrome Surfer. Dziękuję, Skipper, za kolejną subskrypcję. Dla. I. K8? Matko. K8? Nie wiem. Jak to przeczytać dobrze. Że też dlatego, że Among Us jest darmowe na telefonie. O, to nawet nie wiedziałam, że jest darmowe na telefonie. Aha. Mogę mieć dół od kaczki, ale nie chcę. W sumie. No dobra. To myślę, że możemy zacząć grać. Tylko pozapraszam was oczywiście. Kto tu chciał grać? Row Pristine chciała grać i... Mateusz, ale nie wiem... Mateusz, jesteś w grze. Jeśli chcesz grać, to daj znać, bo nie widzę cię tutaj. Tak jak Minecraft w pewnym momencie umarł, a potem znów był na niego hype. No, Minecraft to też, ale no, Minecraft cały czas jest rozwijany, nie? Już. Tak, chcesz grać, a... Invite players. Ale ja cię nie widzę, czekaj. Rob Listin. To jeśli Mateusz chcesz grać, to nie wiem. Zmieniłeś nick czy coś? Nie widzę. Dużo osób teraz wraca do starszych gier, no. Znaczy możesz spróbować dołączyć. Aha. Nie miałeś mnie w znajomych? Przecież nie miałeś mnie w znajomych. No, bo tak graliśmy ostatnio. No właśnie. Nie? Co to się stało? I dziękuję za kolejną subskrypcję od Skipera. Dla cesarzowej Kitty. Bardzo. Dziękuję. O, teraz działa. O Boże, jest baner, który chce. Okej. Okay. Brakuje mi 1000 kudosów. Musimy to zarobić. Skipper szaleje, no. Możesz wybrać rodzaj show. No, wiem właśnie. Tylko nie wiem, czy robimy jakieś rodzaje. W sensie... Nie wiem, na czym to polega. Znaczy, zacznijmy na razie od zwykłego, bo nie wiem, jakie typy gier są w tych nowych planszach, które No właśnie, bo są nowe plansze, więc musimy wypróbować wszystko, co nam dają. Na pewno jest dają. Jakaś drużynowa, więc to by nam wypadło. No, także zróbmy normalnie main show. To działa i tyle, w ten tak? sposób, że w drugim sezonie na ten moment są 4 plansze nowe. O. Ale to działa w ten sposób, że twórcy rozbili te dodawanie nowych plansz na jakieś etapy, więc oni dodają jeszcze kolejne tam za jakiś czas w tym sezonie, nie? Żeby... O, czekaj, jeszcze sobie zapiszę, jakie mają numerki. 13, 15. To myśmy nie grali z tym Mateuszem, tylko jakimś innym. Aha! No, mi się pomyliło, Boże. Przepraszam a tam bardzo. Tam jedno się pomyliło, to ja przepraszam. To jest bardzo dobry pomysł z tymi numerkami. Ja to coś... No, sobie zapiszę, żebyśmy wiedzieli, kto przechodzi, a kto nie. Tak, jak spotkam Row Pristine na ulicy, to będę się do niej zwracał po numerku. Dobra. I mam taką gwiazdkę, jak jestem chyba hostem. Wcześniej tego nie było. Ojej, Ania, zostałaś gwiazdą, znaczy już byłaś, ale wiesz, teraz jesteś gwiazdą w ogóle jeszcze większą. Tak, Legion, jak najbardziej, bardzo chętnie. Dobra, to lecimy. A oni to jest klasyk, to jest jedna z najbardziej kultowych i znanych japońskich pikselowych strasznych gierek. Przepraszam, ja tak bardzo nie wiem, o co chodzi. Znana szczególnie z tego, że bardzo cię goni tam potwór i cię strasznie gryzie w tyłek, więc... O! Night Fever! Navigate the medieval obstacles and race to the finish line. Od razu nam wyskoczyło nowe, wow! Nice. Tam ludzie narzekali, że czasami... O Jezu! Tym wilkiem w spódnicy to chyba jest Row Pristine, mam wrażenie. No...
Ej, Boże święty, co się tu dzieje? O matko, nie wiem. Ale będzie kosmos. Ale fajna jest ta końcówka tej, ta finish line. Podoba No. mi się. Dobra, biegnę przed siebie. Co Jakie mam zrobić? piły są ładne, wow. Biegnę jak w Tomb Raiderze! A to ja umiem w piły w Tomb Raiderze. A tu są Au! dziury O, jeszcze! dostałam, ale nie spadłam. Ale tu są dziury! O nie! O nie! To są jakieś kolce różowe! Różowe kolce! Nie! Fuck! I czemu one są różowe? Bo są słodkie jak ta gra! Jesus! Nie! Nie! Nie będę... O, nie spadłem! A ja O, spadłam. spadłem! No fuck! 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 Nie! Kurde! O! Przeszłam to pierwsze, ale tego drugiego nie przejdę! To jest szybsze! No nie! To co za shit! Nie przejdę ja mam, pierwszej planszy! Ja mam ten sam problem! Nie! O! Dobra, o, to. Przejdę, przejdę. Nie, nie posuwaj mnie, kolcu! Kolcu, nie posuwaj mnie! Jezu, tu są jeszcze jakieś gluty są! Nie, nie mam pytań w ogóle. Co tu się dzieje? Au! Ej, nie, no to. Ja cały czas jestem na kolcu! Tak jakby mi fasolki pocisnęły! Chociaż wiem już, jak tego kolca przechodzić, okej? Okay? Ej, bo tu się ślizgam się. Nie. A nie, wpadłam do dziur. Dobra, wiem jak przejść kolca, jestem super. Tylko, że nie przejdę tego, no nie ma bata. No ja też nie przejdę. Boże drogi. Kolcowałki są złe. Pytanie. Właśnie, ciekawe, czy ktoś przeszedł. Z naszej wspaniałej drużyny, ja nawet nie wiem. Dajcie znać. Ja przeszłam, bo wczoraj w to grałam. No nie, Row Pristine się wycwaniła! Dobrze, to będziemy Ojej. Oglądać Row Pristine. Row Pristine. Ice-T, jak. Mi życie mija bardzo przyjemnie. Także luzik. Tylko jakbym nie umierała na kolcach, byłoby super. Dobra, czyli szukamy Row Pristine teraz. Tak, Row Pristine miała który numerek? 37-21. Okej, okay, dobra. Ej, jak ty dziwy. O, jest, te banerki widać jak ładnie. No. 37, 21. A nasz kolega Mateusz przeszedł? W ogóle nie wiem. O, tu jest 37, 21. Cześć, Geopardia! Cześć! O, fajnie, widać już, że ludzie mają... O, Row Pristine spadła. Row Pristine, jak mogłeś spać? A Mateusz, 13, 15, czy ty żyjesz? No? Właśnie nie wiem, 13... Jest, żyje! Tak? Tak. Okej. Okay. Walczy! Już patrzę. O, tu jest. Dobra, bo on jest taki czerwony. On ma ten pierwsze levele ma. W ogóle też trochę zmienili tą mapę. Widzisz, że te animacje się robią takie, tych płytek, które znikają. No właśnie, coś mi tutaj nie pasowało. No, wygląda trochę inaczej. A u nas wszystko w porządku, Geopardzia. Tylko umieramy na kolcach. No, ale to już przyzwyczaiłeś. Już ktoś tu jest orkiem w ogóle, widzisz? No. Powiem ci, że Geopardzia, myśmy się tyle naumierali w tej grze, że to już nas nie dziwi. No. Obraz... O nie, chyba spadł. No, wszyscy umarliśmy, dziękuję bardzo. No cóż. Było fajnie. Dajcie pierwsze mi, koty za płoty. Dajcie mi dużo expa teraz. Właśnie. Dawać expa. O nie, już nie ma już nie ma podwójnego expa. No, już nie ma. Musimy przejść dalej. O nie, Geopardzie, jesteś na kwarantannie? O Boże. Współczuję. Ale jak się czujesz? Ciężko mi zapamiętać te owocki. No to najlepiej patrzeć, gdzie ludzie idą zazwyczaj też. Ja z tego też korzystam. No, można się pomylić w ten sposób, ale raczej większość trafia w te owoce. Co w zasadzie doszło w tym nowym sezonie? No przede wszystkim dużo skórek, są te banerki, są nowe mapy, w ogóle odświeżona... Odświeżone menu. No, nie wiem. I ta możliwość po prostu wybierania tych, no, że można grać bez losowania map drużynowych. A, właśnie.
Ja się czuję dobrze. Raczej nie mam wirusa w przeciwieństwie do mojego brata. Aha. Ale to dobrze, że jest lepiej. Przynajmniej tyle. To trzymaj się tam w zdrowiu jak najdłużej. Tak. Możesz sobie poprawić humor, patrząc, jak jesteśmy nabijani na kolce i czekamy w tych kreskówkowych okolicznościach. Ej, bo ja nie przejdę tej planszy. Ale ja już rozkminiłem, jak się chodzi. Musisz się zatrzymywać między no kolcami. No wiem, że muszę, ale nie ogarniam tego jeszcze. No dobrze, ała. Nie. Kurde. No, nie! Jezu! Jezus Maria, prawie zleciałam. Dobra, kolce, one się teraz kolce. Kręcą w inną stronę niż wcześniej. To mój plan poszedł się kochać w krzaczku. Bo nie, szybsze są te niektóre. O, mygy! Nie wierzę w to. Idę tym środkiem. Może środek będzie lepszy. Dobra, ale to były te pierwsze. Kurde! Przeszedłem. Bo te drugie są straszne. Nie mogę, no! Przeszedłem je! Nie bawię się z tobą. Nie? Boże, tu jest jakieś wielkie coś. Ej, ja muszę wyćwiczyć to. Co to jest? O Boże, jak mam nie, przejść? Nie, no posunął mnie koniec. Jak ja mam przejść tą wielką kłodę, która tam jest? No bo to pierwsze jest proste, a potem już nie idzie. No. Nie, ten sam O, dobra, to przeszłam. To przeszłam, ale tej kłody nie umiem. To jest masakra. No, w dziurę wleciałam, super, to przeszłam. Ała. No wstawaj, ty głupia fasoloty. Teraz boczkiem, boczkiem, boczkiem. No nie. Zatrzymałaś mnie, umrę przecież. Nie! Kurde! Ja też umarłam. No. Nie! Nie! Kurde, no nie uda mi się, bo już jest 42. Już się wszyscy wycwanili. A no bo grają od samego początku. No. Ananas nam nie spadł, Boże. Nie zabiera zabawki z piaskownicy, tak. A, trzeba czekać, żeby mieć jak najwięcej czasu. No, chyba tak. W ogóle, Aniu, nie zauważyłaś powiadomienia, że mam już rocznicę subskrypcji. O nie, przepraszam, Bartek. Ale super, gratuluję. Czekaj, aż muszę sobie zobaczyć, gdzie była ta rocznica, halo. Ile to jest? I gdzie to był? Aha, Bartek, 12 miesięcy, no tak, rocznica przecież, Boże, jestem głupia. W ogóle nie ogarnęłam tego. Nieważne. Zrozumiałaś, że ponad rok, nie? No. Dobra, kogo szukamy? 30... Nie, o. Kogo pierwszego znajdę? Albo 3721, albo 1315. O, znalazłem. Mateusza. No to ja też Mateusza znalazłam, tylko nie wiem, czy Roplistin tu gdzieś jest. Inna osoba chce do was jeszcze dołączyć, Geopardia. Ojej. To może zagramy jeszcze z dwie gry i potem do nas dołączysz, okej? Bo więcej niż 4 osoby nie możemy mieć w drużynie. Będziemy musieli kogoś wymienić. Także no, komu będzie najgorzej szło i zdobędzie najmniej punktów, to wypada! Starać się. Zero presji oczywiście. Aha! To co ty mnie tutaj, Seba, ten, oszukujesz? Geopardzie nie ma tej gry, halo. Oj, Seba. Normalnie Mateusz popiernicza, aż mu się dymi. Różowo. No. Nie powiem w różowej chmurce. Co, przegrali? Czy nie? Chyba przegrali, bo mieli zero. Tak, no. Polecieli. A czy Roupristin też była niebieska? No właśnie nie wiem. Znaczy, jeżeli... Tak, musiała być niebieska. No. Bo jesteśmy drużyna, Boże, to jest drużyna, no. Dobra, spoko. Też mam problem dzisiaj. Roupristin nie przeszła, więc... No. A znowu nam no bo pytanie to. Dałam takie, że myśleli, że mam. Aha, okej. Okay. Spoko. No nie no, bo jakbyś miała, to zapraszamy. Pewnie. Chętnie poumieramy razem, będzie fajnie.
A ten... tamtą kłodę, jak ona się tak buja, to chyba trzeba tam z samego boczku przechodzić, nie? No chyba tak. No i to trzeba mieć na tyle czasu, żeby zdążyć to przejść. Bo wtedy jak ona jest tu najbardziej na lewo i już leci w drugą stronę, to wtedy tym biegasz i ona musi dojechać na prawo i wrócić na lewo. Wtedy masz na więcej czasu, żeby przebiec, nie? Okej. No, to jest skomplikowane. To jest... ta gra nie ma remote play? Nie wiem. Boże, teraz będziemy tą mapę męczyć, aż ją przejdziemy, tak? Tak, to będzie jak Slime Climb. Nie ma remote play niestety, bo jak jest drużyna, to się gracze rozbiegają po całej mapie i to by było ciężko zrobić. No właśnie, racja. Dziękuję bardzo za followka logista.pl, witam bardzo serdecznie. Dobra, trzecie podejście, tak? Tak, jak będę miała Fallgeist, to z wami zagram, póki co jestem trochę spukana. No, rozumiem, Alexa. No dobra, lecimy na Szczecin. To jakoś w miarę już idzie. Au. Tylko, że ja dostaję tymi fasolami w twarz cały czas i... No właśnie, to też jest frustrujące, ale to wszędzie się tak dostaje, no. Au. I te pierwsze kolce są w miarę okej, natomiast te drugie mnie zabijają, bo one są za szybkie. Ej, fasola! Dobra, jestem prawie. Znaczy, przeszłam kolce. Teraz tu boczkiem. Nie. Kurde, dobra, przeszedłem. Stawaj. Shit. Wracamy do programu dokumentalnego. Dziwne dźwięki z niezapominajką. Nie, dziura! Fucking bitchy. Jezus Maria. Biegnę! To idę! O, co to jest? Co za gówno? Nie! Ej, nie! Spadłam! Zadzone. Trzeba wtedy, kiedy się opuszcza. Dobra, i teraz o. I na drugą stronę. Tu. Ja biorę tu. Jest, doszedłem! Tak, biegnij, fasolo! Biegnij! Jest! Doszłam! Przeszłam tę głupią mapę. Dziękuję, Skipper, za subskrypcję dla logista.pl. Dziękuję. Jak tam z The Last of Us 2 przeszłaś? Nie, jeszcze nie. Utknęłam. Boże święto, trochę. Tak jakby co, ciesząc się, że przyszedłem tę grę, mnie rozłączyło z serwera, więc... O nie! Grajcie sobie, ja poczytam czat. O nie! Ale przeszedłem i to w sumie jak już się wie, jak to przejść, to nie jest takie trudne. No. No to z każdą grą tak jest, nie? Też się czasami tak ekscytuję na widok dziury. Drugi sezon Lary Zagadki raczej nie planuję, chyba. No nie, Roplistin teraz umarła. A Mateusz? Nie wiem nawet. To ja będę z sobą pisał. A jest, Mateusz przeszedł z 13-15, dobra. O, napisałem. Super. Dziwne dzięki, nie zapomnij ekipę jak Makłowicz. O, Seasoul! Nie, nienawidzę tej mapy! To jest najgorsze gówno. Oj, tam, dasz radę. O, też napiszę. Jest. Kasztan? Przestań. Robisz spam mi. Przepraszam. Dziwnymi wiadomościami, halo. Ej, dyskutujemy teraz jesienne hobby zbierania kasztanów. Jasne. Ej, bo ja tu umrę zaraz, no. Może na drugiej planszy Seasoul to będzie tragedia. Dobra, skończmy już. Ale pierwszą przynajmniej ten moją ninją zaliczyłam. No właśnie, ninja rozdziewiczyła wszystkie plansze. Ej, na razie rozdziewiczyłaś tylko jedną. Oj tam, ja już wiem, że wszystkie. Aha, czyli to już tu czujesz swoją ninją? Tak, czuję to moją ninją. Ej, ale ninja to jest ładne określenie na pewną część ciała. Jak to jest młotek, tego młotka nie lubię. Niektóre młotki lubię, ale ten akurat mi nie sprzyja nigdy, więc... Dobra. Nie tędy. Tędy. Dobra. Biegnę! No, nie trzymaj mnie. Dobra, jestem. Przeszłam!
Ale to jest ciekawa sytuacja i teraz jak gramy z Anią sami, to też mnie to bawi, że na przykład jak Ania przechodzi, ja mnie rozłącza. Ja tylko, bo ja wiem na jakiej mapie Ania gra, ja znam jej układ, bo grałem ją tyle razy i teraz po prostu wiem jak to leci i wnioskuję o etapie, w którym Ania jest, tych dźwięków jakie Ania wydaje. I to jest po prostu bardzo ciekawe doświadczenie. Zaraz Mateusz spadł? Kurde, bo nie mogę znaleźć. 13, nie. Chyba spadł. 37, 21. Aha, przecież Roleplay z nim nie przeszła. To tylko ja przeszłam? Halo. Cześć, stalkerze. A nie lokacja. Jej! Moja ninja rozdziewiczyła kolejną planszę. Ale akurat ta plansza była już dawno rozdziewiczona. Ale ninja na niej nie był. Ale... A to tak działa? Tak. Okej. Okay. Dobrze. A Mateusz żyje. Aha, to czyli doszedł. Dobra. To doszedł zanim zdążyłam go znaleźć. Jaki szybki. Boże. Ma zadatki na ninja. Ciekawe, czy ja w ogóle ci wbiję ten drugi poziom na tym. Nadal twoja postać, tylko w innej skórce, czyli na niej byłaś. Nie, nie byłam. To tak nie działa. Seba. Słuchajcie, Ania się zna na dziewicach. Wiecie właśnie o tym. Ona spiła krew. I na ninjach się znam. Tak. Ania piła z niejednej dziewicy krew piła, więc proszę jej słuchać. Ona się orientuje. I niejedną ninją dziewicę rozdziewiczała. Boże. Ty już może się nie zapędzaj. Ale ja tylko powtarzam, o czym ty mówiłaś, więc nie wiem o co ci chodzi. No, no. Czekaj, bo tu umrę, to jest za dużo ludzi. Blok party. Czemu jest tak dużo ninjów? Ninja jest jeden. Jestem asasynem. Ty uważaj, Seba, bo ty możesz nie być uważny, ty się gdzieś zagapisz, a to nagle puf, już twojej cnoty nie ma, także wiesz. Jezu. Ja nie widzę co się dzieje, ale ja siedzę w lobby i patrzę jak się wszyscy bojamy do rytmu, okay. Także... Zawsze możesz zobaczyć na live'a. Ale nie wiem, no. Czy ci internet nie zażre. No, tak sobie zerkam czasami właśnie. Oj, mam, ustawiłem sobie, nie zażre mi, bo sobie ustawiłem jakość live'a na 160p, jest super. Fajnie. No, powiem ci, że... Szaleństwo. No, wyglądasz jak... tej jakości... Pomimo tego, że wyglądasz trochę jak rozlany dżem, to wyglądasz to pięknie. Rozlany dżem. Rozlany ninja. Nie, leżę. Nie, znowu będę leżeć? Nie, wszyscy mnie trzymają trochę. Jezus, za dużo ludzi, weźcie, spadnijcie w końcu. Nie. Nie. To jest najtrudniejsza część teraz. Tu się można zaczepić i umrzeć. No, właśnie w ten sposób. Czy teraz Mateusz przeszedł? O matko, Ciry Janusz. Mateusz przeszedł? Nie, wypadł. O, no to umarliśmy wszyscy. Co ty tamten? W pewnej chińskiej wiosce był bardzo szeroki, bardzo głęboki wąwóz. Legenda głosi, że ten, kto go przeskoczy, to zostanie wielkim bohaterem i będzie miał wielki szacunek całej Azji. Przyszedł ninja, no i bierze rozpęd, skacze, ale niestety nie doleciał i spadł. Potem przyszedł ninja i stwierdził, że skoro ninja się nie udało, to jemu się uda. Bierze rozpęd, skacze, zdmuchnął go wiatr i spadł. Przyszedł ninja, stwierdził, że skoro ninja się nie udało, ani ninja się nie udało, to jemu się uda. I co dalej? Bierze rozpęd, skacze, ale też nie doskoczył. Okej. Okay. I musimy czekać. Dobranoc, Cool Kitty. A. Musimy poczekać na kolejną. No właśnie. O, dostałam sporo expa. Bo chcę się dowiedzieć końca historii. Ciro Janusz, szybciej. O.
Mateusz ma już tą skórkę z tego. Z tego levela. Aha, tą taką zasłonową. Taką. No. Dobry wieczór, Katmami. Potem przyszedł Batman, stwierdził, że skoro ninja się nie udało, ani ninja się nie udało, ani ninja się nie udało, to jemu też się nie uda i sobie poszedł. Aha! Ej, całkiem fajny plot twist w sumie. Boże. Podoba mi się. I cześć, Katmami. O, matko. I co, znowu będzie Night Fever? Czy to jest tylko jedna nowa mapa, która się losuje? Znaczy nie, ale to jest dziwne. No właśnie. Mam wrażenie, że jest jakiś dziwny ten... Boże... do losowania tych map. Hmm. W ogóle, bo jak czytałem sobie na Reddicie, tam na tym dziale o Fall Guys, to niektórzy narzekali, że grali w ogóle przez 2 dni i ani razu im się nie wylosowała nowa mapa, więc... No nie. No dobra, no z Geopardia smutno, że się lifet nie. Przestańcie mnie posuwać! Ale przynajmniej przekonam się, czy faktycznie rozgryzłem tę mapę, czy tylko mi się wydaje. Wydaje ci się na pewno. Nie wydaje mi się. Nie! Nie! Jezus Maria, dobra. Teraz to przejść. Kurde, spadłem. Wykrakałaś. No. Dobra, drugie kolce przejśnięte. Teraz to, dziwne gunwo, to łatwo przelecieć. I teraz to jest najgorsze, bo wpadam w dziury! Mhm, teraz boczkiem. Nie, dostałam. Nie! Boczkiem. Nie stresuje to! Gówno. Boczkiem. Nie, dziura! Ale z drogi! No dziura! Z drogi śledzie, bo Rolls-Waga jedzie. Tu, tak. Ten dobra, teraz most, poczekam. Most. Nie, most. Źle, kurde, źle. Ale mnie posunęło, kurde, to jest takie... Nie, i tu spadam w dziurę prosto, ja nie wiem jak to się dzieje. Uff, dobra, doszedłem. No to ja teraz nie dojdę. Się zatrzymałam gdzieś po drodze. O nie, od ciebie im pokazuję. Czemu ty jesteś dopiero na wałkach? No bo nie umiem ich przejść. Za ale dużo ludzi mnie razu, pchało. Ale nie poszłaś. Nieprawda, doszłam. No. Ale ledwo. Cicho, może... Ej! A nie, nie wierzę w to! Ej, ty się za bardzo śpieszysz, Ania! No bo mnie to zsuje, no! Teraz to po prawej idź. Tu idę. No, dobrze idziesz. Dojdziesz. Dojdę? Dojdziesz. Nie, nie dojdę. Dojdę, okej, okay, Boże. No, się zestresował. Padasz w dziurę, czy to nie pracel powinien to robić? No, lepiej, żeby on nie wpadał w żadne inne dziury. W naszym związku jest równouprawnienie. Tak. Doszłam z Anią. Jej! Super. O, jak uroczo. Ale ten, bo jak masz, jak idziesz lewą stroną, to jak masz tą, jak ta kłoda już, wiesz, zlatuje z tej, no. Z twojej strony na drugą, to dopiero, wiesz, tak od razu iść, nie? No wiem. O, to jest fajna mapa, to lubię. Ale podziwiam, że pomimo tego ekstremalnego stylu przechodzenia tej mapy, dałaś radę. No mam wrażenie, że jest więcej noobów niż ja. No bo oni są spanikowani po prostu o tym, co się tam dzieje. No, to tak. Lecę dobrze, boczkiem. Ale... Boże, widzę gołębia w majtach. Bardzo dobrze. I to jeszcze serduszka. Ja wam później pokażę moje futerko. Ja się... Nie, ty już nie pokazuj tego futerka. Bo Ania już widziała, a wiesz, to nie widziałeś. Tak, ja mam dziwne wyobrażenie już na temat tego futerka. Chyba, że Ania zabroni, to wtedy nie pokażę. Nie, no możesz pokazać. Futerko i trąbę. W sumie jak Velary. Zio. O nie, a nie, młotka nie ma. O, no kurde, spacja mi nie zadziałała. Swoją drogą, w tym patchu, który był przy drugim sezonie, to oni naprawili niby te skoki z brzegu. Jestem pierwsza! Yeah! Wow. Chcę zobaczyć futerko Presla, Boże, Adrian. To idę?
Dojdę, dojdę, doszedłem. Czy futerko pretzla nie powinno być zarezerwowane tylko dla Ani? Nie wiem. O, dostałam osiągnięcie 5 wygranych z rzędu. Znaczy nie z rzędu, tylko tak ogólnie. Boże. O. Jak tam Mateusz chyba przeszedł, bo widzę czerwoną fasolkę. Arrow Christine? Chyba też. A nie, nie przeszła. O, taczek. Ale ja ostatnie miejsce Mateusz miał. Nice. O, to ja byłem chyba drugi od końca, nie, czy trzeci. Nie, slime climb, tego też nie lubię. To się za bardzo stresuje i gdzieś po drodze zawsze umrę. No, to jest niebezpieczne. Ale dziwne, bo nie kojarzę tego achievementa. 5 z rzędu? To nie z rzędu, znaczy 5 wygranych na planszach ogólnie. Aha, w wyścigach. Wyścigach, pierwsze no, miejsce, no, no. Tak. Wow, okej. Okay. Jakbyście się zastanawiali, to Ania się tak wykoksiła, że jest lepsza w ten gier ode mnie. Tylko trochę, bo ostatnio dużo grałam, bo chciałam 40 level nabić. I wbiliśmy oboje. No. Maksymalny, jesteśmy super. Zrobiliśmy cały pierwszy sezon na maksa, na 100%. To w pierwszej grze mi się tak zdarzyło. Ale tu jakieś kolory chyba pozmieniali. Tak, są te bloczki mają trochę no, inne. No, pomarańczowe są takie bardziej. Wow, 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 stawaj fasolko! Jezus, mnie zestresowało to. Boże, ledwo przeskoczyłem. Dobra, tutaj. Tu te wałki mnie stresują, bo tu ludzie zawsze stoją i potem trzeba ich omijać. Ja też mam traumatyczne... Stoi właśnie. O Boże, dobra. Przeżucia z wałkami, bo mam wałki na brzuchu. Dobra, o nie, pominę. Chyba zapchnąłem Mateusza, nie chcą. O nie, wiesz co? Jesteś okropny. Ale to niechcący, bo skoczyliśmy w tym samym momencie, wiesz. O, dobra, przeszłam to. Jezu, ostatnia prosta. Dobra. Jak są kulki, to jest szansa, że to przejdę. Ej, bo ja jest. Się ocieram o jakąś opcję. Jestem! Pasuję. Przeszłam! Brawo. Czemu nie używam łapania krawędzi? Używam, ale to zależy gdzie, Alexa. No slime climb akurat lepiej mi się idzie w ten sposób, jak idę, niż łapanie krawędzi. O, Mateusz umarł, no. O nie, przepraszam. Cały brzuch to cały jeden wałek opona. Nie ma się czym martwić, profesorku Sebo napisał. O nie. To ja mam 3, jak się odpowiednio zegnę. Jak się odpowiednio zegnę, to też mam 3 albo 4. Halo. 3 liczyłem. No, no. No papa, Max, dobrej nocy. Dzięki, że wpadłeś. O, i woda on Moonlight, twoje zdrówko. Ja mam w ogóle wodę, ja mam wodę, tylko ja się muszę... Chcesz jeszcze przeszedł ze mną? Ja, oczywiście. Aha, dobrze. A Rob przeszła? No właśnie, właśnie. Nie wiem, już się gubię. Nie musiałem wiedzieć tego, jak profesorek zagląda, ani jak się skinął. O nie, Fallball, to na pewno przegramy. Nie wiem, co wy sobie mówicie. Ania się na przykład zgina, jak jej coś z OBS na kablu. Tam się nie zgina styka. Dziób pingwina, jakoś tak o, było. O, też. Biorę do ataku się. A ja próbuję bronić się. O, o. Te młotki do nas to wygrają, mam nadzieję. O, wpadnie, wpadnie, o, tak. No, no. O, dobra, jedno wpadło. Weszło. A gdzie jest ta druga piłka? A, tam. Dobra, odbiłem. Boże, poleciała centralnie na naszą bramkę. Kurde. To jest normalnie Rocket League wśród tego, tylko że w Rocket League jest łatwiej wygrać, moim zdaniem. O nie, ta piłka tu fruwa. Jak szalona, a ja ją bronię dwa razy. No to broń, a ja biorę atak. Jestem za jakąś ninją tu. No, to jest dużo ninjów. O, o, o! No kurczę, było tak dobrze. No ten młotek nam tu psuje wszystko. No, bierz się! O, o, no, kurde, ale parta piłka, nie chcę wleść. Może teraz? Może teraz? Nie. Żółty, broń. Nie wierzę w to, nie wierzę, to wybijaj, no. Wybijaj, wybijaj. Nie wierzę. Kurde. No nie, ty piło, głupia.
Boże, nie. Dobra, wybiłem tą piłkę. Nie, bo idzie druga. O Boże. Nie. O nie, wejdzie. Wejdzie jak nic. Nie, nie wejdzie. Jaka tu jest sytuacja pod Czekaj, naszą bo bramką. Fuller mi tu wodę odbiera. Zaraz się napije, dobra? Tylko spróbujemy to wygrać. Wpadnie, wpadnie, kurde. Wpadnie, wpadnie, jest 2-0. Dobra, nice. To teraz już nie mają szans. Banan! O Boże! Jeszcze trzecia wpadnie. Nie, nie wpadnie, szkoda. A jak ten banan? Przecież banan nie jest piłką. Jaki banan, co? Aha. No banan jest drugą piłką. Okej. Okay. Ja tu próbuję normalną piłkę wrzucić. Ale nic nie widzę przez ten ekran. Dobra, 3 sekundy, nie mają szans. Przejdziemy do jaja. Fuller, twoje zdrowie. Ja też się napiję, zdrówko. Ale tak rzadko w tej grze idzie wygrać, że to jest niesamowite. No. Także zazwyczaj tu przegrywamy. I Torgus! Ten... Twoje zdrowie. O, Torgus, cześć, zdrówko. A ten, no, bo ja się przeniosłem ten do kąta w pokoju, w którym mam lepszy zasięg Wi-Fi, więc nie miałem wody przy sobie. Ale jestem teraz tak, że sobie mogę nogi wyciągnąć i sobie grać na padzie, także... O, finał! No nie, heksagon, tego nie lubię na finał. No... O, jeszcze ja rozciąganie! Nie, szybko rozciąganie! O, to jest takie super szybkie. Ojeju, jak strzeliło, wow. Dobra. Ojeju, co to za dźwięki, Ania, bo się robię zazdrosne, co się dzieje? Ja tylko się rozciągam. Ja nie zdążyłem po prostu nawet włączyć tego rozciągania. A tu są inne kolory, tak? A czy mają wzorki teraz? No. Tak? Heksy. No i spadłam, i spadłam, i o, spadłam, widzicie. I... Razem milion. No, inne kolory są zupełnie. Takie bardziej oczobolące. Oczodupne, tak. Oczodupne też mogą być. Ten... Jesteś Ania na dole. No. Coś mnie nie goni. O nie, spadłem 2 poziomy w dół. Nie! Ej, no niech ktoś umrze tak, żebym ja nie umarł pierwszy. Ania, zrób coś. Nie, ja ci nie umrę. Spadaj. Tu się najlepiej skacze, bo się ma więcej czasu, ale ja nie ogarnęłam tego jeszcze zbyt dobrze, także ja sobie biegam i liczę na to, że ktoś umrze. Kurde, nie trafiłem. Nie. Dobra. O, zrzucę cię fasolo. Umrzesz tam w tym glucie. Boże, 3 tu lata. Nie! Nie! Jezus, dobra. Jeszcze się trzymam. Kurde. Na razie nie patrzę na czat, bo to jest trudne. To jest finał. Jestem na najniższym poziomie. Ktoś umarł! Jej, nie jestem najgorszy! O, to ja teraz umrę. O, że a to kiedyś... umarłaś, tak? Tak, kiedyś teraz dobra. Umarłam. Kiedyś na biologii nam nauczyciel powiedział, że rozciąganie i przeciąganie się jest formą onanizacji. O Boże, Adrian. Aha. Super, naprawdę, to są super nauczyciele. Znaczy zależy jak się rozciągasz. No. Bo jak tak do tego podchodzić, to nawet granie może być formą onanizacji, kiedy wibrującego pada trzymasz, no... O Jezu. W dziwnym miejscu. Na przykład na sedesie. Z którymi śledzie bania idzie. Matko, ktoś wygra ten gier? Czy już nie? Potem skakać teraz. O, umarł. No, umarł. Ale dostanę pieniądze! O, czy jakoś inaczej będzie to wyglądać? Nie. Dostał koroną w głowę. No. Tylko raz udało mi się w ten gier wygrać, to jest takie trudne. No. Ale do piątej doszłam. O, ale i dostałam level up, mam romantic, equipnę sobie. Będę kurde. Teraz czerwonym ninją. Mnie brakło 4 tych. O, wow. Jaka jesteś soczysta. Jestem soczyście czerwona ninja. A stać mnie na mój ten, na moją plakietkę, nie stać mnie jeszcze. Cięcie sobie.